Cześć, 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 witam was wszystkich, tutaj Frodo, witajcie w kolejnym odcinku z Resident Evil 3. Słuchajcie, przepraszam, że nie było chyba w zeszłym tygodniu odcinka, ale miałem wolne, wiecie, i tak troszkę chciałem odpocząć. Nie było mnie w domu, więc nie miałem kiedy w sumie nawet nagrywać. Więc no, także taka przerwa troszeczkę. Zanim zacznę, oczywiście komentarze z poprzedniego odcinka, bardzo za wszystkie dziękuję. Tumberski, o, z Nemkiem wypadnie skrzynia raz na każdą sekwencję gonioną, nową. W nowej jakby lokalizacji postępu co do fabuły. Nie jest potrzebny granat, żeby coś z niego wypadło. Trzeba troszkę w niego wpakować ammo, jeśli nie masz granatów. A, czyli dobra. Ale ten unik, tutaj możesz zastosować go nawet na każdego zwykłego zombie. Wtedy Jill, jak wycelujesz z automatu, celuje w najbliższy punkt przeciwnika. Też dobre, ale robi bezpieczny, szybki unik, jeśli nie wycelujesz. Przydaje się to po prostu, jeśli nie chcemy zabijać każdego zombie, ale samouczek do tego typu już w drugim odcinku był, tak? Ale Frodo oczywiście pewnie to olał. Naciskasz klawisz kierunkowy, znaczy ja to mówię, tak? Oczywiście Tumberski tego nie pisał. Musisz to zrobić w ostatnim momencie, zanim złapie cię zombie, czy cokolwiek uderzy. Ty, czy mówisz o tej takiej, co tak się pokazuje ta myszka? Kurwa. Trzeba to wyczuć. Bez tego Jill po prostu zrobić taki. Aha, zrobić taki Death Heart, jak w Dead by Daylight. A to ma być taki rozbłysk. Czaisz? To dobrze. Nie! Nie czaję! Wiesz, że Grzesiu nie czai pewnych rzeczy. No, także taka sytuacja. Dziękuję, Tumberski. Daniel, bardzo dziękuję za dobre rady. Sebastian jest ze mną, witaj Frodo. No to lecimy z grubej rury. Bliskie spotkanie z wujciem Nemeziskiem. Też myślałem, że przy takiej trajektorii lotu granatu to nie wyjdzie, a tu proszę, Nemezis z tego wszystkiego wydalił siebie walizeczkę. Też tak myślałem, ale udało się. A nie mówiłem, że ten cały Nikolaj będzie najbardziej irytującą postacią w tej części. Jill wpuszczona w kanał, a taki horror bez kanałów nie może być. I ta rybcia faktycznie słodziaczna. Oczywiście, że ci świetnie idzie, dajesz radę cały czas do przodu, korzystając z okazji. Chciałbym ci złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji 18 urodzin. zdrowia, zdrowia, jeszcze raz pieniędzy. Spełnienie marzeń, dużej ilości powodów do radości, oby jak najdłużej sprawiło ci przyjemnie nagrywanie na YouTube. Pozdrawiam cię serdecznie, miłego dnia. No nie, no wiesz co, Sebuś. Najlepsze życzenia, jakie ever mogłem dostać. Bardzo ci dziękuję. Fajnie, że jesteś ze mną. Sibuna, ja serio jestem pełen podziwu, jak sobie radzisz. A, i zapomniałem. Szczęśliwego nowego roku. Dzięki. Tutaj wspomnę, że ten nabój z ogniem do granitnika jest bardzo skuteczny na te gammy, czyli rybcie, bo one są wrażliwe na ogień i je zabija. Tam w notatkach jest to wspomniane, że nie wytrzymują w ciepłych, gorących temperaturach. No coś czytałem, ale wiesz co, jakoś tak po prostu żal mi, dalej chomikuje. Gdy wystrzelisz ten ogniobójczy nabój z granitnika z automatu, je zabija. Tak rada na przyszłość. To może spróbujmy. I uniki. Wykonujesz wciskając spację i też jednocześnie wciskasz w lub A i E, tam zależy dodatkowo jaki unik chcesz zrobić w tą stronę. Dodatkowo robić uniki w kierunkami. Wiesz co, Nikolaj to po prostu sukinsyn. W klasyku też był dupkiem, ale ten tekst Why is she here? No normalnie brak sensu. Przecież sam jej kazał wracać do metra. Kurwa. Przepraszam, że ostry język, ale ten drive mnie wkurwia. Mnie też. Tutaj też może być lekkie niedociągnięcia pisania dialogu przez twórców. Aha, czyli tutaj troszeczkę oni to. Jak to się mówi? Żeby nie było aż tak mocno, prawda? Przeklinanie. Boże, zapomniałem. No, muszę powiedzieć, że jesteś bliżej zakończenia tej gry, bo niewiele zostało, że tak powiem, do Resident Evil 3 Remake. Jest dość krótki, ale mi to nie przeszkadza specjalnie. Naprawdę już koniec byłby? Choć widziałem, dużo osób narzekało na Resident Evil, przez co to, że jest krótka i to, że niektóre rzeczy były w tym klasyku, zostały wycięte. Taka była trochę drama o tą część, ale mniejsza. Wszystkiego najlepszego, żeby ten rok był dla Ciebie najlepszy, dla Oskawy i czekam dalej na Twoje poczynania i miłe zabawy. Dziękuję, Sibona. Bardzo. Krystian. Widzę, że tu inni dali już dobre rady i wskazówki co do dalszej gry. Ja od swojej strony napiszę tylko, że idziesz jak burza, Coco Jumbo i do przodu. Frodo, jakiś słynny już tekst. A idzę, idzę, wszedł na stałe do mojego słownika wrażeń potocznych. Wszystkiego dobrego na ten nowy rok. Wiecie co, te idzę, idzę to jest tak. Najpierw moja babcia to gadała, bo to takie trochę śląskie jest. Wiecie, takie, idzę, idzę. Potem moja mama to gadała i teraz ja tak po prostu pieprzę. Takie głupoty. Beatka, ale dziękuję, dziękuję, Krystian. Beata, dziękuję za komentarz. Majki z przyczajki, zanim wszedłeś do kanału, było w tym magazynku wysadzić te beczki, a wydałoby.
wypadałoby coś z niego. Naprawdę? Ostatnia okazja będzie, jak będzie chciał ci ubić tę dużą głowę znad sklepu z zabawkami. Czyli rozumiem, że mówisz o Nemezisie. Mam wrażenie, że jakieś ściągawki były oglądane, bo mało zaskoczony byłeś w tych kanałach. Nie! Boże, broń Boże, Majki, daj spokój! Gram tutaj, zobacz, normalnie wszystko na ślepo. Może dlatego, że to już trzecia część, wiecie o co chodzi, no. Zanim wyjdziesz z kanału, przygotuj się na walkę i zbieranie gratów. Jeśli dobrze pamiętam, to da się przy tym zapisać dwa razy po wejściu z kanału. Przed wbiegnięcie do schody i przez dach. Dobrze, że dobyłeś te powiększone ekwipunki. Haha, no dałeś radę, to co? To uczyniłem to, nie? Jest bardziej, Resident Evil 3 jest bardziej akcją i faktycznie nie trzeba się sępić wszystkiego jak w Resident Evil 2. Jestem ciekawy, która gra ci się bardziej podoba. To później na końcu powiem, jak tam. I Joanna jest ze mną, dziękuję za komentarz. Cześć Frodo, niestety, ale te rybcie są upierdliwe i to na maksa. Wszyscy ci napisali, co było trzeba, więc ja idę oglądać odcinek. Pozdrawiam. Dziękuję, Joanna. Joker. Fajna gierka, tylko krótka. O. Joker też tak napisał, proszę bardzo. I Herman Wille, Tadzionorek lubi to. Ha! Jakoś tak powiem wam, że znaczy tutaj Herman nie, jakoś tak Miodowych Lat nie oglądałem. Ale kojarzę. Kojarzę tekst. Dziękuję. Co my mamy teraz? Jak tam? Jak? A Boże, jakby jeszcze człowiek wiedział, co tu ma zrobić, to by było cudnie. Znajdź drogę na powierzchnię. Okej. Okay. Okej. Na powierzchnię drogę znajdź. Tu, aha, bo jestem tu. Dobra. Będą jeszcze rybcie? Mogę sobie wziąć ten wyrzutnik. Ale tam mało ma. No ale takie lagi! Zacięło się troszeczkę, powiem wam. Nieładnie. W ogóle co myśmy uczyniwszy? Co? Ke? Tu? Czy zamknięte? O Jezu, przestawiłem se. Tutaj to biuro było, lalala. Ja wiem, mam iść na górę, czy co? Bo ja specjalnie tu przyszedłem, bo ja chciałem... Co ja chciałem? Jezu, wiecie co? Mam zaćmę. No widzicie, 2 tygodnie i ciul, nie? Krzesi już nie wie, gdzie ma iść. Tutaj zrobiwszy sobie przejście. Tutaj dawałem tą baterię. Nie wiem, czy ją dałem tu. Tak, tutaj wyczyściłem. Dobra. O, rybcia tu była, no. To słuchajcie, tu sobie zrobiłem skrócik. To co ja mam zrobić? Bo ja nie chciałem iść. A, i tu było to. Ale ja nie chcę już iść do tych kanałów. Na chuj ja tam mam iść? Poczekajcie, bo coś mi tutaj nie gra. Ja tutaj głupa palę. I to tak nieźle. A to jest przejście do tego, nie? Tak, to jest ten skrót. Dajcie spokój. Tam nie mogę już przecież wyjść. Co, ja mam znowu tu zjechać? Serio? No ale tu były rybcie. No, ja tędy sobie wyszedłem wyszedłem. No i po jaki czort ja tu idę? Wiecie, że ja mam w ogóle zaćmę? Zaćmiową? Czy ja nie mogę tutaj już wyjść, tak? Tędy?
Może mogę. W sumie nie spróbowałem przekręcać tego czerwonego kurka. Jeżeli nie, to... To zaraz trzeba zrobić jakieś cięcie. Po co ty chcesz tu schodzić, dziecko drogie? Ja chcę tu schodzić, ale po co? Tu byłem, tu byłem. A tu otworzyłem te drzwi w końcu tym czymś? O. A to było. Dobra. Czy nie było? Czytałem te zabezpieczenia? Tak, to było. Ja tu byłem? Tu nie byłem, no! Idzę. Chyba. Carlos, can you hear me now? Jill. Oh, thank God. Everything się martwi o nas. Yeah, I'm alive. I lost him. Great. The subway's ready to go. We'll leave as soon as you make it back. Słuchajcie, a... Co wyciel? Boże, kochany. Serio? Co wy cieli? Możecie mi powiedzieć? O Jezu! Fuck. Było wycięte na przykład... Było na przykład wycięte jakieś laboratorium? Boże, nie pamiętam, jak to było w trójce. Potrafi posługiwać się bronią. No widzisz? Mogę tu przejść? Mogę. O, maszynka do zapisywania. Czyli taki safe spot, dobra. Słuchajcie, a to będzie jakaś koniec? Co, jakaś koniec? To będzie jakaś koniec, czy nie? Co ja mam tu zrobić teraz? O Boże. Pokaż. Wziąć jeszcze spraye. I to? Dobra, na razie tyle. A pokaż mi na przykład, jak ja bym to połączył z tym. Pociski wybuchowe, okej. Okay. Trzy wybuchowe. A, tego nic z gówno, nie połączę z niczym. Pokaż mi jeszcze, to nie. I to też nie. Czyli mam tak, no mało tych naboi. Ale ja bym chciał jeszcze... Spray mam jeden. To daj może... To daj może to. Raz, dwa, trzy. Trzy sloty. Chryste Panie. Jak się zmieniało? Pociski zapalające i E. I wybuchowe. Aha, bo to trzeba za każdym razem machu. No. Dobra. Jest tu jeszcze coś do zebrania? Niekoniecznie. To co? Popróbuję. Nie? Może coś z tego będzie. Co tu? A, chłopaki. A tu można coś zebrać? No niekoniecznie. No Boże, wlazł mi tu. No raczej. I gotta get out. Na. Przytrzymaj. A przytrzymaj, no to Grzesiu, przytrzymaj, Ani. Poty w głowie ci. Czy tutaj coś do zebrania? Nie. Jeszcze sobie patrzę na mapę, czy coś jest do zebrania. Będzie za mną. Nie mam pytań, co on tu ma. Nóżki nam podpali. Tra la 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 la. O Jezu, serio! To taka
Zabawa. Boże, jakieś rusztowania. A idę, idę. Halina. Tu się wszystko jara. Tu się pali, tu się jara. Ani za mną. A no wiecie co, nie przypomnę sobie, że w trójce były jakieś takie rusztowanka. Znaczy w ogóle jakiś taki wieżowy coś. Boże. No tak. Zaraz mi znowu za łeb weźmie, coś czuję. O! Zaś można tu! A, bo mówił Krystian, mówił o tym, tak? Notatka z opóźnienia rozbiórki. No świetnie. Notatka z opóźnienia rozbiórki, harmonogram rozbiórki uległ zmianie w związku z niepokojącymi zdarzeniami w mieście. Ze względu na bezpieczeństwo, cały sprzęt elektryczny, w tym generatory, przeniesione na dach. To się przyda pewnie. Wstęp na ten teren jest zbrojony, dopóki bieżąca sytuacja nie zostanie zażegnana. Prosimy wszystkich pracowników, by pozostali w domach i czekali na dalszą instruction. Dobra, no to co? Zapiszę. I co? Weź jeszcze, Grzesiu, weź, bo to mówię ci. A powiem wam, że ten wytrych nie ma, że jeszcze jakby się gdzieś miał przydać, nie? Ten wytrych. Pewnie gdzieś tu był jakiś Charlie do zestrzelenia, co? Powiedzcie sami. Jezus. No i co? I tutaj jest ten generator. Boże, ale zrobili arenę. Daj ta spokój. Mam mu celować w ten dziwny Tencent? Chryste, panie. Nie! Ci pogięło, chłopie. Ha, nie mam ten, przydało się. Co on robi? Aha, takie gówna robi. Ja pierdolę. Dobry jest. Nie no, podjarał mnie. Jill, no sorry, ale... A, zginąwszy już? Aha, okej. Okay. Ktoś się postarał. Ktoś pograł? Ale dziękuję wam, że zaczynamy tu. A, dobra, ja zapisawszy. No dobra, no co z tego? Będę tutaj chyba do usranej śmierci próbował. Tylko nie mówcie, że to już kuźwa koniec, bo ja się załamię psychicznie. Już prawie mi się udało, no nie? W sensie... On sam pali, a ja muszę tutaj zapalająco użyć. Come on, let's do this. Wypadło coś z tego gościa. No kurwa. Boże, naprawdę! No weź już, gaś już to! Nie mogę, słuchajcie, przez to przejść. O, aż mi się wszystko wyda. Ile mam naboi w ogóle do tego shotguna? Na przykład, jakbym chciał tak zobaczyć. Ja tylko czy? O Boże! Sorry. Jezus Maria. No, alright, let's do this. Yeah. Ui. Bo zaraz tu dednę. Gdzie on jest?
właśnie to też czynią, ale to, co on tutaj teraz robi, to jest jakaś rzeź, patrzcie na to. O, roślinka. Zioło, pozioło. Trzy, tak? Gdzie jest? Zgasło tam? Nie. Wyjebało. Jest. Co on tu zostawił? On coś ma? Mogę to zabrać? Ja nie mogę. Stars! Się wpierdolę. Znaczy wkurwił się. No raczej. Nie, nie. Co on teraz wydziały? Jezus! Nie masz. O jest. Wow. I co, na pewno już Nemezis nie żyje? Coś mnie tutaj, słuchajcie, kantem wali. O, shit. O Boże, bo spadnie. Dobre to było. Jej, Nemezis gryzie dach. Pokładaj Nemezisa na dachu. Dobra. Nie mam. No nie mam. To weźmy sobie to. Jest tu gdzieś Charlie i fabryka czekolady? Carlos, it's Jill. Do you read me? Loud and clear. You all right? Yeah. Bastard's dead. Może nie wiem. Don't start. I did what I had to. I know. Thanks. The subway's ready to go. Hurry back. Wracaj na stację metra. Tutaj fajne rzeczy są, tylko gdzie? Dobra. O, się wysilili. Gdzie on tu wejść? Na to? A, rzeczywiście. Wow. A jestem z której strony? Ja tu byłem? Restaurant. Karado. A jest tu coś do zabrania? Jest. Ale tu byłem chyba. O, pewnie, że tak, bo to było kendo. Czemu? Tu nie można tego użyć. Okej. A do sklepu kendo?
Maniuś jest tu. Dobra. Ja tu była? Nie. A jak to w ogóle wygląda? Aha, dobra. Co to jest? Lufa. To ja taką lufę chcę. No. Dobra, a że tak spytam. Aha. Shotgunik. Wow, i od razu 6 naboi, ale wy jesteście fajni. No, po prostu rewelacja. Jest jakieś osiągnięcie za na przykład strzelanie w te tarcze? Co? Pewnie jest. Nie mogę. To czekajcie, to zrobimy inaczej. Dobra. Albo w tą. O kurwa! Kendo. A Kendo to z tą swoją córkę ma tutaj, tak? We're using the subway to get people out of town. You in? Subway. Well, that's good thinking. When we get out, there's gonna be a lot to do. We could use a man of your skill set. Boże, on tą córkę tam ma, nie? What's wrong? Nothing. Just bad timing is all. Well. Look, don't worry about me. I'm gonna make other arrangements, okay? You better. The best gunsmith around. Oh no. Don't do anything stupid. Oh, that's your job, right? Boże. Szkoda go, no niestety. Take care, Jill. My się później dowiemy tego, ale to już w dwójce, no nie? Nie masz ekwipunku, zaraz mnie coś. Słyszycie? It's all right, Pumpkin. It's all right. That's a good girl. Ja pierdzielę. Ona się później zamieni, niestety, biedna. Kendo? Dobra, no to mogę wziąć. No super, bardzo się cieszę, ale... Muszę z czegoś zrezygnować. Czy można po... Aha, już próbowałem. To z tym się nie da. Dobra, to tak. Przechowaj na razie. Weźmy sobie to. To połącz z tym. Dobra. Weźmy sobie jeszcze jednego spraya. A tu już nie mam z czym połączyć, nie? Dobra. Na razie tak ono, nie? Będzie? Dużo mam apteczek, jak coś, to zawsze wiecie, będzie można. Kendo, masz jeszcze coś? Jeszcze coś tu masz. Aha, ten klucz, dobra. Cały czas jest tutaj czerwono. Czy ja czegoś nie wziąwszy? A tu, okej. Okay. To czekajcie chwileczkę jeszcze, dobrze? Mogę? Dobra, wyczyszczone. Jak już jestem tu. Aha, bo to tak. Jezu. O taką. No. Teraz będzie dobrze. No, dobra. La 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 la. Gdzie Heniek? A tu. On coś jeszcze pilnuje, tak? A tu jest jeszcze ten Zdzisław. A nie, to Halina była. Coś tu jest jeszcze do zebrania, bo... No bo tutaj jest jeszcze na czerwono, nie wiem gdzie. Tu nic.
Serio? Boże, Halina, wejrzysz się uspokój, bo normalnie nie mogę już z tobą. Ktoś coś jeszcze ma? Połaził dookoła wszystkiego. Ej, no po prostu nie ten. To szafa może? Nie. No to już byłem, zataczam koło, no serio. O, Halina wstaje. Aha, może tu na dole, czekajcie. To jest w sumie zejście do parkingu, nie? Aha, tu. Oj, się pospieszyłem, bo mogłem to... No teraz się wyczyszczone, nie? Będzie. Dobra, Halina poszła w cholerę. Nie jest tu. Niech ona tam je, bo na... Niedokończone było jedzenie, no. Wypieprzyć, wyrzuć. Tak. Co to jest, kurwa? Aha. Masakra jakaś, to było tak głupie, że aż już nie mogę na to patrzeć. Bez sera. To jeszcze zostawiam. Wiecie co, a tu już nic nie mogę połączyć, no trochę to źle zrobiłem. No dwie mam tylko. Dobra, never mind. A, słuchajcie, dobra, nieważne. Zapomniałem o tych właśnie takich, co mają te dziwne głowy. Nemezisowe takie. Nemezisowe głowy. To jest? Nic. Przyda się jeszcze wytrych, słuchajcie? Gdzie ja jestem w ogóle? O! Ja nie mam nożyka. No nie tym, Frodo, Boże! Łoko. Jakieś obrazeczki. Czy ja mogę wejść na górę? No mogę, a tu? No też. Ale dobra, to nie chcę na razie, chcę na górę. Gazecina. List czytel do Rock on Times.
Szanowny panie redaktorze, piszę do pana, ponieważ jestem poważnie zaniepokojony pewną sprawą. Każdy rodzic wie, że najlepszym miejscem na sobotni wypad z dzieciakiem jest Crystal Premeda, coś tam. Żaden sklep nie cieszy się większą popularnością mimo spustoszeń sianego w portfelach rodziców niż Toy Uncle. Zauważyłem jednak, że w wietrzne dni ten duży posąg nad wejściem chwieje się, jakby był zawieszony tylko na paru śrubach. Gdyby głowa posągu runęła w ruchliwy dzień, dzieci mogłyby odnieść poważne obrażenia. Już trzykrotnie poinformowałem o tym kierownika, ale nie wyraża on chęci rozwiązania problemu. Mamy bezczelnie czekać, aż wydarzy się straszliwy wypadek? Nie. Jeśli mają potoczyć się głowę, niech to będą głowy kierownictwa. Zdemontujcie tę śmiertelną pułapkę. Timothy. I tu jeszcze potrzebuję... I co, teraz już będę mógł wypieprzyć to? Pokaż? Nie, jeszcze. Okej. Wszystko. Słuchajcie, to... Tak, Krystian, coś wspominałeś o tym, że będę musiał się zająć tym dziwnym czymś. Gdzie to jest? Na razie nie widzę żadnego sklepu. Ciemno jak w dupie. Ja się tu boję, bo mi tu zaraz kurwa ten Nemezis wyskoczy jak Bogackiego. O kuźwa! Ja pierdzielę! Wiecie co, ja nie mam pytań. Co on to jeszcze ma? Może to jest jakiś... No. Co mam zrobić? Boże, prawie. Zaraz wypuści jeden z drugim. Boże, rozumiem, że tą łeb będę musiał tu zrzucić, tak? Carlos, serio, nie teraz. Tu się widzę, tu chyba nic nie da z tym zrobić. Jeste, panie, to jest jakieś niedo... To już jest nie do zniesienia. Przecież ta dzielka to już ledwo zipie, nie? Po drodze... A jest ten wielki łeb, patrzcie. A, czy po drodze było coś do zebrania? Niekoniecznie, nie? No niby tutaj jest ok, tylko że ona jest jednak ranna, nie? Jakby nie patrzeć. Nie ma tu nic, dobra. A znowu przez te rusztowania. Nie ma tutaj żadnego Charlie'ego. Tylko tak spojrzę tylko. Bubbleheada. Taka jest po prostu, wiecie, no. Boże, że to zaraz mi coś tutaj znowu pierdzielnie. No jak? Stację. No dobra, ale tam są ludzie, to nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Tu się wszystko jara. A, tam nie przejdę, tak? Jest tu coś? Nie. Czekajcie. A, bo tu nie można, dobra. No jest Uncle, może tą zabawką rozdupcyć mu ten łeb tam. Boże.
myślałem, że ja mam to zrobić, a on mi to zrobił. Co za chuj. Co, nie przejdę już tędy? Dobra, nie. Jezu, on tu jest. Stars. O Boże! A skąd on się tu wziął? A gdzie mam wejść? Przepraszam, niby. Też nie. Nie wiem, gdzie mam iść. Chyba, że ja muszę po prostu tutaj go teraz rozwalić. Wow, teraz mi się udało. Kudersko, czy ty jesteś ze mnie dumny? Jeszcze żyje? Żyje. Trzeba tak. Ja pierdziele. Coś wypadło, czekajcie, coś wypadło. Dawaj to. Co to jest? Obejrzyj to. Spacnij mi to. Aha, zapalające. No dobra, zawsze to coś, nie? Ja nie wiem w ogóle, słuchajcie, czy to jest... Czy ja mam coś... Przepraszam, zrobić jeszcze? Czy tu nie ma jakiegoś przejścia chyba, tak? To jest wszystko, kurwa, pozamykane. Przez ramię coś potarga. Gdzie? A nie tu. No ale dobra, przynajmniej trochę... No już, już. Wypadło jeszcze z niego, nie? Oh fuck. A już się nie palił. Zobaczcie, a tyle w niego wpakowałem. O, coś masz? Jezu, czy to się w ogóle da? Idź na peron metra. Słuchajcie, ja nie wiem z tego wszystkiego, ile ja gram. Czy tu coś jest do zebrania? Bym chciał gdzieś jakiś zapis znaleźć. Carlos. I know we didn't get off to a great start, but thanks for the save. Hey, you saved my ass first. You're a hell of a lot braver than me. Well, what matters is that we can get everyone out of the city now. Yeah. You'll be safe. Oczywiście co, Grzesiu nie może iść do metra, nie? Musi tu przejść najpierw. No bo dlaczego, nie? Jak tutaj jest zapis. Ale się spłukałem ze wszystkiego. Słuchajcie, to jest dobry moment chyba, żeby zakończyć. Ja nie wiem, czy jeszcze coś będzie? No będzie chyba, nie? Już chyba Carlosa nawet nie graliśmy. A gdzie jest zapis? Tu nie było zapisu? What the fuck? Może nie było. No to nie, to ja muszę iść do zapisu. Mhm, tu była tylko skrzynia. Dobra, chodźcie. Bo nie chcę też, żebyście takie, wiecie, za długie te odcinki, żebyście się tutaj nie umęczyli ze mną. No ale dobra, nie ma zapisu, mogę tylko tą skrzynię tu zobaczyć. What about you? From the south, I won't be catching the train.
Why not? No, there'll be new orders. If it means I can help save the city, it's fine by me. A ten Nikolaj, w ogóle jak to było, bo ja już nie pamiętam. On przeżył w ogóle coś? O, jest. No i? Good work! Your reputation is well deserved. Get inside, the subway's about to leave. Co ty nie powiesz? Tyrell, you have your orders, you need to go back out into the city and find Nathaniel Bart. This isn't the last ride out of town, right? Do not worry. Once the civilians are safe, the train will be back. No, akurat. It's all right, you're going ahead. I'm not gonna die on you, leave you in a cold, cruel, Carlos-less world. Okay. You'll need to find this scientist. His vaccine research could save us all. You see? You're learning. The only life that matters. A tu jest Nikolaj. Good luck. Przecież tak, bo to jest kapitan. Ale słuchajcie, to wiadomo, że to jest samobójcza impreza, nie? Wnętrze wagonu metra. You don't really think a pencil pusher like Bart is still alive, do you? I have it on good authority. Że oni poszli na karę śmierci. Why? Are you worried about teammates? Or something else? Funny how brainless zombies can ambush a platoon like that. Funny the gate was locked. Don't you think? Bo pewnie kurwa Nikolaj go zamknął tą bramę. O Boże, tam tyle ludzi. Ja pierdolę, wszystkich pozabijał. Oczywiście ten pewnie zamknie drzwi, nie? Bo po co? Ty chuj jebany. Nawet własnego tego, nie? Ja pierdzielę. Niestety. Get off my grave. Shit, bird. Kurde, wszyscy zginęli. No i pojechaliśmy! Ucieknij z miasta, aby dostać się ze Śródmieścia. No nie mogłem tego zakończyć, bo zachodnia brama. A bo to teraz będziemy tym Carlosem chyba. Mieli chwilę czasu. No, no, no. Umbrella. All right, keep your head screwed on, Romeo. This is the police station. You sure? It looks like a cemetery to me. Idealny moment, żeby, słuchajcie, zakończyć. Ja mam nadzieję, że jak grę odpalę, to od tego momentu się zadziało. Podobał mi się odcinek, bardzo fajnie wyszło. Dajcie znać, dajcie tam znać w komentarzach, jak to widzicie. I ten, i co? I to będzie jakiś już zaraz koniec, czy co? Kurde. Fajne to było, powiem wam. Do następnego tygodnia. Myślę, że się uda w następnym tygodniu jeszcze jeden odcinek. Nie wiem, jak to tam, ile tam jeszcze zostanie. No, ale teraz Carlosem. Dobra, trzymajcie się. Cześć.